Marcin Draciński, Widzewski Robotniczy Talk Show. Rozpoczynamy przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy, sezon 2022-2023, jak to pięknie brzmi. Pełna nazwa rozgrywek, w którym w tym sezonie Widzew Łódź będzie występował. Moi drodzy, dzisiaj na sportowo, bo rozmawialiśmy w ostatnich programach o wielu rzeczach, o wielu aspektach dotyczących funkcjonowania klubu, organizacji. Temu był poświęcony wczorajszy program prowadzony przez Kubę Dyktyńskiego, w którym rozmawiał z zarządem Widzewa, z prezesem Mateuszem Drużnym i wiceprezesem Michałem Rydzem. Dzisiaj jednak powiedziałbym tylko o sporcie, bo najwyższa pora zacząć się tym, co nas czeka, czyli niedzielnym meczem z Pogonią Szczecin na widzewską inaugurację po 8 latach rozgrywek w najwyższej klasie w naszym kraju. Dziś moimi i waszymi gośćmi są trener zespołu Widzewa Łódź, Janusz Niedźwiedź. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam trenerze i Patryk Stępiński. Witam. Dlaczego Patryk? I od tego myślę, że rozpoczniemy, bo to jest taka klamra, co do której wymyśliłem sobie, że stanowić będzie świetny początek i świetne zamknięcie. Patryk Stępiński to aktualnie jedyny zawodnik Widzewa Łódź, który występował w tym ostatnim naszym sezonie ekstraklasowym, sezonie 2013-2014. Wtedy żegnaliśmy się z najwyższą klasą rozgrywkową. Patryk, ciekawe, podejrzewam, twoje poczucie bycia zawodnikiem, który no łączy pokolenia tak naprawdę, łączy w pewien sposób widzewską historię. Tamten sezon nieudany, sezon, w którym żegnaliśmy się z Ekstraklasą i tak naprawdę był wielki znak zapytania, co dalej, co było dalej, to już teraz wiemy. Nikt nie wiedział, jak szybko powrócimy. No, wszystkim nam się wydawało, że będzie to zdecydowanie szybciej, aniżeli pokazała nam rzeczywistość. Po 8 latach z tobą w składzie meldujemy się ponownie w PKO BP Ekstraklasie. No na pewno tamten czas nie był łatwy dla klubu, dla kibiców. Jak pokazał czas, wiele było potrzeba zaangażowania, wiele nerwów, wielu osób, żeby do tej ekstraklasy gdzieś wrócić. Udaje się to w tym sezonie, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie tutaj nie będzie podobnej historii. Tutaj wszystkie osoby w klubie będą robiły wszystko, żeby ten klub już patrzył tylko do przodu i na to, co będzie przed nim, a już nigdy nie patrzył gdzieś wstecz i na te lata, które gdzieś były słabsze w historii klubu. Patryk, ty później rozegrałeś jeszcze kilka spotkań w pierwszej lidze, później twoja droga piłkarska wiodła przez różne kluby. W sumie aż tak wiele ich z drugiej strony nie było. Obserwowałeś to, co się dzieje w pierwszej lidze, grałeś długo w pierwszej lidze, obserwowałeś Ekstraklasę. Te rozgrywki się zmieniły. No, piłka nożna nie śpi, piłka nożna idzie do przodu. 8 lat to jest szmat czasu w sporcie. Ta Ekstraklasa się zmieniła. Jak oceniasz tę, którą żegnaliśmy przed 8 laty i tę, do której przystąpimy za kilka dni? No na pewno tutaj się pierwsze to się nasuwa to, co wszyscy zauważyliście. Powstały od tamtego czasu piękne stadiony w Polsce, gdzieś można powiedzieć, że można na palcach jednej ręki policzyć te kluby, które gdzieś nie mają tych pięknych stadionów. Jeżeli chodzi tutaj o kibiców, tak samo na meczach pojawia się gdzieś podobna, można powiedzieć, że ilość tych kibiców. Ja jeszcze miałem okazję później występować w Wiśle Płock w Ekstraklasie, także gdzieś uważam, że ta Ekstraklasa cały czas idzie do przodu. Jest w niej wielu młodych, nowych zawodników, jest też wielu trenerów, można powiedzieć, którzy gdzieś też są głodni sukcesu, gdzieś wprowadzają cały czas do tej Ekstraklasy swoje takie nowinki i też nie ma co ukrywać, no poziom Ekstraklasy jest mocno wyrównany, ale też Ekstraklasa na pewno ma w sobie wiele jakości, bo mamy przykłady Warty Poznań, Radomiaka, czyli zespołów, które gdzieś awansowały do tej Ekstraklasy z pierwszej ligi i gdzieś udało im się w pierwszym sezonie zaskoczyć wszystkich i toczyć równorzędną walkę nawet z tymi zespołami silniejszymi na papierze. No ale też na pewno jest wiele przykładów zespołów, które gdzieś myślały, że w tej Ekstraklasie od początku zwojują więcej, no ale gdzieś słabszy początek czy jakieś niepowodzenia doprowadziły do tego, że kluby też wracały do pierwszej ligi, także na pewno będziemy chcieli iść drogą gdzieś tutaj bardziej Warty Poznań niż tych zespołów, które
które gdzieś tam na początku miały swoje problemy, ale... O tym będziemy oczywiście dzisiaj rozmawiać, moi drodzy. Do rozmowy zapraszamy oczywiście także Was. Ten program emitowany na żywo nie może się obyć bez Was. Nasz numer telefonu, otwarta linia 42 288 68 68. Czekamy na Wasze telefony, czekamy na Wasze pytania kierowane i do Patryka Stępińskiego, i do trenera Janusza Niedźwiedzia. Nie będzie tak, że tylko ja będę sobie pytał, odpytywał i będziemy sobie tutaj w studiu w zamknięty sposób rozmawiali. Nie, także Wy dzisiaj macie szansę o sporcie, o tym, co nas czeka, porozmawiać z głównymi bohaterami tych wydarzeń. Trenerze, to jest na pewno spełnienie marzeń. To, że jesteśmy my w Ekstraklasie, że Ty jesteś w Ekstraklasie z zespołem Widzewa, no oczywiście już mieliśmy okazję gratulować. Tak naprawdę trzy awanse z rzędu, rok po roku. To jest na pewno sukces, no ale teraz już na ten najwyższy poziom rozgrywkowy. Rzeczywiście, kiedyś sobie wyobrażałem siebie, kiedy na naszym stadionie, wtedy jeszcze oczywiście nie byłem w Widzewie, ale wyobrażałem sobie, jak to mogłoby być, kiedy przy 18-20 tysiącach kibiców można świętować awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy i wywalczyć tą Ekstraklasę, a nie po prostu znaleźć się w niej. Dlatego tym bardziej mnie to cieszy, że mogłem z Widzewem tego dokonać i tutaj z naszymi piłkarzami, którzy, tak jak Patryk pamięta ten przykry moment 8 lat temu, ale no miał teraz okazję do rehabilitacji i do tego, żeby zamazać tamto, co było złe, a budować nową historię swoją i klubu. Patryk mówił o tym, jak ta liga się zmieniała, czy jest silniejsza aniżeli przed laty. Na pewno bogatsza, na pewno więcej pieniędzy, na pewno więcej zagranicznych zawodników, to widać, no bo te proporcje w składach są aż nadto wyraźne, niektórych w każdym razie drużyn. Jak okiem trenera to wygląda? Bo wiem, że nie zamykałeś się tylko i wyłącznie na rozgrywki pierwszej ligi. Oczywiście koszula najbliższa ciału, to co my robiliśmy było najważniejsze, ale patrzyłeś dookoła, jak to wszystko wygląda w piłce, jak się rozwija, jak grają te zespoły z najwyższego poziomu w kraju. To niekoniecznie nawet w ostatnim roku, ale ostatnie lata śledziłem rozgrywki, czy to skróty, czy nawet całe mecze, które były gdzieś tam ciekawe do tego, żeby pooglądać i poobserwować, jak to się zmienia. No nie ma co się oszukiwać, na pewno ten poziom wzrósł i rośnie i ze względu na pieniądze, i na to, że poprawiają się stadiony, infrastruktura, więc to na pewno też pomaga i sprzyja czy w budowaniu marki, czy w tym, żeby drużyny jeszcze lepiej funkcjonowały, ale oczywiście też pieniądze, które się pojawiły coraz większe i można też pozyskiwać coraz to mocniejszych piłkarzy, coraz lepszych, dzięki czemu ten poziom również wzrasta. Poziom, który obserwujemy, który był do tej pory dla nas tak naprawdę jakąś tam wykładnią czegoś, do czego dążymy. W tej chwili musimy wziąć udział w tych rozgrywkach. Musimy. Chcieliśmy i to jest właśnie tak naprawdę ten nasz deser, na który tak długo czekaliśmy. Teraz pora się sprawdzić z najlepszymi w naszym kraju. Jak na tym tle oceniasz w tej chwili możliwości Widzewa? Realne możliwości sportowe? No to jest takie wróżenie dzisiaj, gdzie siebie oceniamy, czy lepiej, czy gorzej. Ja uważam, że dzisiaj wszyscy zaczynają z perspektywy początku, startu sezonu i chcemy się zmierzyć z Ekstraklasą, chcemy się zmierzyć już w pierwszym meczu z przeciwnikiem, który w zeszłym sezonie zajął wysokie miejsce, gra w europejskich pucharach, ale tak jak powiedział Patryk, tutaj droga innych klubów, która w zeszłych sezonach też te zespoły pokazywały, że nawet jako Beniaminek, nawet nie jako ten faworyt z tych Beniaminków, te zespoły potrafiły grać dobrze, powtarzalnie i wygrywać i zajmować wysokie miejsca. My chcemy iść swoją drogą, grać na miarę Widzewa i dobrze punktować, regularnie punktować, bo też wiemy, że chcielibyśmy, żeby Ekstraklasa była w Widzewie zdecydowanie dłużej niż tylko rok. Powiedziałeś o tym, że to nasza własna droga, że chcielibyśmy dobrze punktować, wygrywać jak najwięcej spotkań, zdobywać jak najwięcej bramek. Jednak ta historia, statystyka ostatnich sezonów pokazuje, że rola Beniaminka bywa niezwykle trudna, że zazwyczaj z tych trzech drużyn, które awansują, jedna rzeczywiście radzi sobie nieźle, a nawet dobrze, natomiast dwie bywają, no, skazywane na pożarcie.
No, te statystyki są brutalne rzeczywiście i też myślę, że też pokazują, jak trudny los czeka Beniaminków, którzy awansują z pierwszej ligi do Ekstraklasy, bo w ostatnich, już nie pamiętam, 10 latach czy 8 latach przynajmniej jeden Beniaminek, a najczęściej też zdarzało się, że właśnie dwóch Beniaminków spadało już w pierwszym roku. Dlatego no, wiemy dobrze, że byliśmy też świadomi już wcześniej, że wyzwanie pod tytułem Ekstraklasa na pewno jest dużym wyzwaniem, ale no, chcieliśmy być w Ekstraklasie, wywalczyliśmy sobie prawo do gry w Ekstraklasie i teraz robimy wszystko, żeby Ekstraklasa i drużyna była w tej lidze jak najdłużej. Patryk, ty grałeś w Ekstraklasie, kiedy ta liga, mówiliśmy tutaj o zmianach sportowych, o zmianach finansowych, ale w ogóle rozgrywki nawet uległy zmianie. Wtedy grało 16 drużyn, teraz gra 18. Różne są opinie na ten temat, czy to dobrze, czy to źle. Nie chcę w tej chwili tego oceniać. Jak ty na to patrzysz z tej perspektywy, czy to większa szansa, by powalczyć, większa szansa na to, by dać sobie możliwość pewnego utrzymania się w tej najwyższej klasie rozgrywkowej? No aktualnie jest 18 zespołów, każdy gra ze sobą dwa spotkania, mecz, rewanż, także uważam, że to jest optymalna, jeżeli chodzi z perspektywy zawodnika, gdzieś formuła. Jeżeli chodzi o to, co było wcześniej, były te podziały na pierwszą, gdzieś ósemkę, czy to była grupa mistrzostwa, grupa spadkowa, gdzieś były ucinane punkty. I gdzieś z perspektywy czasu były takie przykłady jak Podbeskidzie, gdzie zdobywały już ósmą lokatę, później po jakichś tam zamieszaniach spadało na dziewiątą, w grupie spadkowej nie wygrali meczu i spadali z ligi, też gdzieś mówię, no jeżeli ktoś jakieś punkty sobie wywalczył na boisku, później gdzieś te punkty były ucinane i nagle z przewagi przykładowo 15 punktów robiło się 7. I gdzieś dwa przegrane mecze jednego zespołu, wygrany bezpośredni mecz i koniec końców gdzieś to decydowało później o gdzieś tabeli. Także mówię, no gdzieś taka gdzieś formuła, gdzie mecz, rewanż według mnie jako zawodnika. Liga to liga. Też mi się tak wydaje, że to optymalne. Jest lepsze rozwiązanie, a nie dzielenie punktów, odejmowanie i później takie poczucie troszeczkę niesprawiedliwości. Mamy pierwszy telefon, moi drodzy. Bardzo proszę. Halo? Halo? Witam serdecznie. Z kim mamy przyjemność? Dzień dobry, szczęść Boże, Magnat. Chciałbym zapytać trenera, jaki widzew zobaczymy z Pogonią? Czy ten dominujący z ostatniego meczu pierwszoligowego, czy może trochę wycofany? Czy jesteśmy gotowi na posiadanie piłki w granicach 30%? No, nie chcemy zakładać sobie, że to ma być 30% czy 60%. Samo posiadanie piłki bez celu jest tylko zwykłym posiadaniem piłki. My posiadamy piłkę po to, żeby później przyspieszyć w odpowiednim momencie i zrobić akcję. Czasem jest to wielopodaniowa akcja, czasem to jest kilkupodaniowa akcja, więc na pewno nie chcemy odchodzić od tego, w jaki sposób graliśmy na poziomie pierwszej ligi. Pogoń też jest zespołem, który lubi dominować, który chce mieć piłkę. Dlatego też spotkają się dwa zespoły, które też lubią w tą piłkę grać. Jaki zobaczymy, na pewno chciałbym, żeby to był skuteczny futbol i żebyśmy wygrali, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jeśli będzie mniejsze posiadanie, nie będzie problemu. Ważne, żebyśmy byli skuteczniejsi w działaniach i wygrali. Bardzo dziękuję. Powodzenia, chłopaki. Dziękujemy bardzo. Pierwszy telefon od Magnata za nami. 42 288 68 68 to nasz numer telefonu. Czekamy na Wasze kolejne pytania. Ja przygotowałem sobie taką klasyfikację meczów z Pogonią Szczecin. Niektóre pamiętam lepiej, niektóre gorzej. Generalnie wiele było tych spotkań, gdzie padało sporo bramek i to zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Wyniki 4-4, 4-3. Nasze zwycięstwo na przykład 5-1 na początku lat 80. No jest tego troszeczkę, jest co wspominać, ale liczy się to, co tu i teraz i dzisiaj. No właśnie, to będzie istotne. Pytał nasz kibic o to, jaki widzów zobaczymy. Pogoń Szczecin to w tej chwili drużyna czołówki. To nie od tego jednego sezonu, ale budowana świetnie przez trenera przez 5 lat. I efekty tego już widzieliśmy i w minionym sezonie, i dwa sezony temu. Zespół budowany umiejętnie, zespół, który rzeczywiście potrafi grać w piłkę. Pokazał to choćby w ostatnim meczu pucharowym z Reykjavikiem, wygranym 4-1.
4-1, więc no, to na pewno budzi respekt, ale przede wszystkim przez cały miniony sezon, gdzie Pogoń no, prawie do końca liczyła się w walce o tytuł mistrza Polski. No tak, ale to jakby nie zmienia faktu, że na każdego przeciwnika trzeba znaleźć sposób i my ten sposób chcemy pokazać w niedzielę. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie nawiązać równorzędną walkę z Pogonią, bo też jesteśmy zespołem, który lubi mieć piłkę i który w tą piłkę chce grać, ale to też nie zmienia faktu, że Pogoń też ma swoje momenty, w których chce dominować i powoduje, że przeciwnik musi się cofnąć, więc takie momenty na pewno będą. Ale tak jak powiedziałem, kluczowe jest to, co będziemy robić, kiedy nie będziemy mieli piłki, co będziemy robić, kiedy tą piłkę odzyskamy, tak samo co, kiedy tą piłkę będziemy posiadać w dłuższym wymiarze i będziemy budować grę i szukać zakończenia dobrą finalizacją. Patryk, mówiliśmy o tym przed programem. Ten ostatni nasz sezon w Ekstraklasie, 2 mecze z Pogonią, 1 wygrany u siebie 2-1, przegrany w Szczecinie 1-0. Ty nie miałeś okazji zagrać w tym meczu rewanżowym. Tam się nie musiało wtedy tak skończyć, to jest oczywiście historia, no ale można powiedzieć remisowy ten ostatni nasz sezon ekstraklasowy w meczach z drużyną z Pomorza Zachodniego. Obserwujesz na pewno tego rywala, znasz go, no, występują tam piłkarze generalnie znani z ligowych boisk i nie tylko ligowych, no bo dla świadomości powszechnej kibiców, no Kamil Grosicki to no, nie jest to absolutnie anonimowa postać, reprezentant Polski, człowiek, który rzeczywiście wiele w piłce potrafi i osiągnął. No na pewno, jeżeli chodzi tutaj o Pogoń, nie zagłębiając się w jakieś większe szczegóły, no to na pewno tutaj trzeba powiedzieć, użyć jednego słowa, stabilizacja. Czyli aktualnie gdzieś doszło tam do zmiany szkoleniowca, ale też już co widzieliśmy po ostatnim meczu gdzieś pucharowym, gdzieś na pewno to będzie kontynuacja tego, co do tej pory było przez jakiś czas budowane. Jeżeli chodzi o skład, to dopiero w ostatnim, można powiedzieć, czasie doszło bodajże 2 czy tam 3 zawodników, ale większość się w tym zespole nie zmieniła, trzon dalej tworzą ci sami zawodnicy od kilku lat. Także jeżeli miałbym tutaj, nie zagłębiając się w szczegóły, określić zespół Pogoni, to na pewno stabilizacja, wyrównana tutaj kadra, jeżeli chodzi o zawodników. Jeden wskakiwał gdzieś, następny go zastępował, ale każdy zespół ma swoje atuty, każdy ma swoje gdzieś mankamenty. No i wiadomo, że grając z przeciwnikiem chcemy gdzieś wykorzystać mankamenty, a w swojej grze wypuklić te elementy gdzieś, gdzie możemy przeciwnika zaskoczyć. Słuchajcie, 9300 widzów będzie mogło zasiąść na trybunach nowego stadionu Pogoni, ale jeszcze nie w pełni oddanego, bo ten stadion docelowo będzie liczył 21 tysięcy miejsc. W Szczecinie długo liczono na to, że właśnie na meczu z Widzewem nastąpi to wielkie otwarcie, stadion miał być pełen, duża grupa kibiców, także gości. No, troszeczkę jeszcze nie będzie idealnie, ale i tak ta część trybun, która będzie dostępna, no wypełni się, z tego co wiemy, do ostatniego miejsca. No, trzeba żałować, że nie zdążyli. Tam chyba chodziło o odbiory, tak, stadionu, tak, czy tak, jakieś inne sprawy, no nieważne. Szkoda, bo myślę, że taki mecz, jakby było możliwość, żeby obejrzało 21 tysięcy, pewnie połowa mogłaby przyjechać z Łodzi. Pewnie by nam nie dali tylu biletów jednak, no ale... Myślę, że nasi kibice są bardzo kreatywni i wiedzą, jak sobie w takich sytuacjach radzić. Słuchajcie, a teraz przechodząc już do tego, co na boisku, oczywiście kibice interesowali się na bieżąco tym, co działo się w Widzewie od zakończenia poprzedniego sezonu, krótka przerwa urlopowa. Ruch transferowy, co jest rzeczą zupełnie normalną i zrozumiałą, zwłaszcza kiedy przechodzi się poziom wyżej. Trenerze, w tej chwili z pozycji ławki trenerskiej, jak trener ocenia te ruchy, które nastąpiły, tych nowych zawodników, którzy do nas dołączyli? No przede wszystkim, tak jak pierwsze, co się rzuca w oczy, to największe braki mieliśmy w formacji defensywnej, czyli odeszła od nas trójka środkowych obrońców. Do tego, tak jak już mówiliśmy wcześniej, mogę to powtórzyć po raz kolejny, Marek Hanuszek też grał tam z konieczności, z naszego wyboru, bo taka była potrzeba wtedy, dłuższa potrzeba chwili, żeby Marek tam występował i dał nam nową jakość. Teraz Marek wraca na swoją nominalną pozycję, no i tutaj było wyzwanie, żeby rzeczywiście mocno w tej akurat formacji podziałać, dlatego dołączyło trzech stoperów do nas, dołączył napastnik, dołączył oczywiście środkowy pomocnik, dołączył Kuba Sypek, który też dzisiaj podpisał
umowę i został zaprezentowany jako nasz zawodnik, więc tych ruchów trochę było oczywiście, no ale oczywiście kluczowe jest teraz, jak wszyscy ci zawodnicy i również ci, którzy byli w zespole, no jak każdy sprawdzi się na poziomie ekstraklasy. Za chwilę przejdziemy do dalszej części, a tymczasem kolejny telefon. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Raczyński. Witam serdecznie, Marcinie. Ja mam takie pytanie właśnie tutaj nawiązując do słów pana trenera. Prezes we wczorajszym programie stwierdził, że jest zadowolony właśnie z przeprowadzonych transferów i piłkarze, którzy zostali do nas sprowadzeni, to były numery jeden z list tworzonych. I mam pytanie do pana trenera, czy brał udział w tworzeniu tych list, w jaki sposób opiniował tych zawodników, czy miał wpływ na tworzenie tych list, bo według prezesa listy powstały w marcu. I druga część pytania też powiązana, czy będzie pan prosił może zarząd o jeszcze jakieś wzmocnienia, przede wszystkim na lewe wahadło i ewentualnie trzeciego napastnika? No to może odniosę się do ostatniej części. Myślę, że w gestii każdego tutaj, czy zarządu, czy pionu sportowego, czy mnie jako trenera, czy klubu, jest to, żeby stworzyć najmocniejszą kadrę, na jaką nas stać. I jeśli chodzi o dodatkowe ruchy, to tak jak powiedział prezes, jeszcze tutaj planujemy, żeby takie ruchy były. Jeśli chodzi o tą listę, ja akurat słuchałem ten program i tam tak naprawdę troszeczkę połączył pan kilka wątków, jeśli chodzi o rozmowę z prezesem tutaj, czy z wiceprezesem. Część zawodników była obserwowana już wcześniej, część zawodników później oczywiście, ale to nie było tak, że nagle ktoś pojawił się znikąd, bo tak jak Kuba Sypek, nawet nasz ostatni nabytek, nawiążę tutaj do niego, to też była sytuacja, że już rok temu o nim rozmawialiśmy, tylko wtedy nie było to nie możliwe, było żeby... podejście widzę tak, 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 ale to jakby wtedy wiedzieliśmy, że nie ma możliwości, żeby go pozyskać. On jeszcze był w planach Zagłębia Lubin, takich ekstraklasowych. Później oczywiście ta kontuzja, poszedł na wypożyczenie do Górnika, tam też to się wszystko nie ułożyło. Po jego myśli ze względu przede wszystkim na sprawy zdrowotne, dlatego też nie do końca mogliśmy ani wtedy, ani zimą podziałać, jeśli chodzi o Kubę. Tym bardziej, że zimą pozyskaliśmy Ernesta Terpiłowskiego, o którego zabiegaliśmy też wcześniej, który też był planowany bardziej pod kątem lipca. Dlatego jeśli chodzi o te transfery, o których pan mówił, no to mówię, słuchałem tego wywiadu i tutaj kilka tych wątków zostało właśnie tak połączonych. Czy odpowiedziałem, czy na każdy szczegół? No, przyjmijmy, że tak. Wiem, że pan też musi być w jakiś sposób dyplomatyczny, także dziękuję za odpowiedź i powodzenia. Dziękuję. Okej, dziękuję bardzo. Dziękujemy Marcinowi. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. 42 288 68 68 to nasz numer telefonu. Linia dla was cały czas dostępna i otwarta. Mamy od razu już kolejne łączenia. Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Słychać mnie? Tak, słychać. Czekamy na pytanie. Mam pytanie do trenera Janusza Niedźwiedzia. Dobra, to już zaczynam z pytaniem. Czy wszyscy nowi piłkarze znaleźli sobie miejsce w pierwszej 11 widzewa? Okej. Okay. Czy wszyscy nowi, bo nie wiem, czy było słychać dobrze, czy wszyscy nowi piłkarze znaleźli sobie miejsce w 11? Tak. No tutaj, bo chyba myślę, że jesteś młodym kibicem Widzewa, dlatego no powiem ci tak, nie chcę zdradzać, żeby nie pomagać przeciwnikowi, kto wyjdzie z zawodników, kto nie, tym bardziej, że część zawodników też dołączyła trochę w późniejszym okresie. Nie wszyscy przygotowywali się z nami od samego początku przygotowań, bo Bożydar Czorbadziński był jeszcze na kadrze, potem miał tygodniową jeszcze przerwę, żeby zregenerować się po sezonie. Tak samo było z Jordim Sanchezem, natomiast ich proces takiej adaptacji i aklimatyzacji przebiega bardzo sprawnie i kto z nich wyjdzie w podstawowym składzie? Myślę, że dopiero w niedzielę, jak już będzie chwilę przed meczem, dowiesz się, czy dla każdego się znajdzie miejsce, natomiast pamiętaj, że sezon jest długi i to nie jest tylko pierwszy mecz, tylko to jest 17 meczów, a łącznie 34, więc myślę, że każdy z nich
będzie miał możliwość pokazania się i zaprezentowania swoich umiejętności. Rozumiem, że wyczerpaliśmy to pytanie. Czy jeszcze jakieś? Nie słyszę, więc chyba trenerze tak. Chyba się rozłączył. Czekamy na kolejne wasze pytanie. 42 288 68 68. No skoro mówimy o tych zmianach w składzie, jakie nastąpiły. Trenerze, czy trener się nie obawiał troszeczkę takiego zagrania wabank, kiedy podjęto decyzję, że jednak rzeczywiście no, rozstajemy się z dotychczas podstawowymi zawodnikami w linii obrony, mam na myśli czy Krystiana Nowaka, czy Daniela Tanżynę, no pewnie niosło to za sobą jakieś jednak ryzyko, czy uda nam się pozyskać zawodników na te pozycje, którzy od razu wejdą do składu, dadzą jakość? No przede wszystkim bardzo często słyszę takie pytanie, czy się trener nie bał, bo nawet ostatnio jak miałem tam dwa wywiady, to pytanie, czy się boję, czy nie bał się trener, czy nie obawia się trener. Nie, ja podchodzę po prostu do tego jak do wyzwania i tak samo jeśli chodzi o transfery. Oczywiście z tyłu głowy też jesteśmy świadomi, że rezygnując z jakiegoś zawodnika, też musimy wiedzieć, że mamy jednego czy dwóch na jego miejsce, więc to jest ważne, żeby nie tylko pozbyć się zawodnika, powiedzieć ok, dobra, nie widzimy go w planach, dziękujemy, a potem zastanawiać się, no dobrze, ale nie mamy nikogo lepszego. My już od jakiegoś czasu sondowaliśmy rynek i wiedzieliśmy, kogo mamy dostępnego, jakie nazwiska będziemy mogli, czy prawdopodobnie będziemy mogli pozyskać, dlatego też po rozmowach tutaj uznaliśmy, że te decyzje też nie mogą czekać i nie możemy, nie wiem, zawodnika, który tak jak Krystiana Nowaka, przeciągać go i kolejne tygodnie i mówić mu, dobra Krystian, poczekaj, bo zobaczymy, czy kogoś weźmiemy, więc tu mówię, ja nie podchodzę do takich rzeczy jak do obaw, tylko no, trzeźwa ocena sytuacji, kto jest dostępny, kogo już wcześniej sondowaliśmy, kto może do nas dołączyć i tak, tyle jeśli chodzi o ten trójkę temat. Dołączyła Mateusz Żyro, Serafin Szota i Bożydar. Zawodnicy, no dwójka, szczególnie Bożydar i Mateusz, którzy grali w jednym klubie, w Stali Mielec, doskonale się rozumieli. Tu pytanie do Patryka. Jak się z kolegami, no jakby nie patrzeć na to, z twojej formacji rozumiesz już na boisku po tych tygodniach kilku wspólnej pracy? No na pewno dużym atutem jest gdzieś to, że to są każdy z tych zawodników płynnie gdzieś porozumiewa się w języku polskim, ponieważ Serafin, no tak, Bożydar też tutaj jest już 2 lata w Polsce, także wszystko bez problemów rozumie, nie ma żadnego tutaj jakichś obaw, że będzie się trzeba gdzieś jeszcze dodatkowo komunikować w innym języku, także to jest na pewno gdzieś na duży plus i to ułatwia gdzieś to, żeby jak najszybszy kontakt ze sobą złapać. Jeżeli chodzi tutaj o już same boisko, to na pewno gdzieś obóz też zawsze jest takim okresem i takim miejscem, gdzie łatwiej jest ten kontakt nawiązywać, spędzamy ze sobą dużo czasu, jest duża ilość gdzieś treningów na boisku i na pewno tutaj, jeżeli chodzi o obóz, też to wpłynęło, że już wszyscy byli na tym obozie i w sparingach tak samo gdzieś już było widać, że z każdym treningiem, z każdym dniem tutaj też wiadomo, my mamy jakiś swój określony styl, określone zachowania i każdy z nich szybko to wszystko wyłapuje i jak najszybciej byli w stanie się tutaj do reszty zespołu dostosować i grać w taki sposób, jaki chcemy. A my mamy kolejne pytanie od naszych telewizów. Halo? Witam. Piotr Drzewiecki z tej strony. Ja witamy, dwa pytania, Piotrze. Tak naprawdę dwa pytania. Jedno do trenera Niedźwiedzia. Przede wszystkim na początku powodzenia i do boju. Ale pytanie jest takie. Czym trenerzy mają służyć takie zamykane sparingi, treningi? Jest to jakaś głębsza koncepcja? Bo tak naprawdę no, rzadko to się spotyka w polskich ligach, a już w ogóle w ligach zagranicznych, ale to, bardzo mnie to ciekawi, czy macie jakieś zawodników nie do pokazania, czy jakieś zagadnienia taktyczne? O co chodzi w tym? Dobrze, to od razu wyjaśnię. Myślę, że jak pan spojrzy na wiele meczów, które się odbywają, szczególnie mówimy o tych ostatnich oczywiście meczach, to bardzo wiele klubów czy bardzo wiele zespołów zamyka swoje ostatnie mecze, grają na swoich stadionach, czy to po zimowym okresie, czy to po letnim, kiedy są przetasowania, więc tutaj akurat nie zgodzę się, że nie wiem, tylko Widzew nagle zamknął, bo może pan wejść na wiele meczów i tak naprawdę
wiele drużyn zamyka swoje mecze i nie pokazuje. Natomiast czy jest głębszy sens? Tak, jest głębszy sens, bo my nie robimy tego tylko po to, żeby sobie zrobić. Tylko po pierwsze, to jest jakieś tam informacje dla przeciwnika, po co mamy ułatwiać mu zadanie. Tym bardziej, że my mieliśmy spore przetasowania, ćwiczymy pewne nowe rzeczy, które chcemy zaprezentować na przykład w meczu z Pogonią, czy jak będzie kiedyś przyszłość. Natomiast akurat jeśli chodzi o ten mecz ze Stalą Rzeszów, podam prosty przykład, jeden z przykładów, dlaczego akurat ten mecz zamknęliśmy. Był u nas na testach Kuba Sypek. Kuba Sypek nie jest anonimowym zawodnikiem i choćby z tego względu, że wyobraźmy sobie sytuację, że Kuba Sypek w tym meczu akurat strzelił bramkę, mogę to powiedzieć teraz, ale strzelił na przykład, nie wiem, 3 bramki do przerwy i zaprezentował się ze świetnej strony. Wszystkie portale o tym piszą, wszyscy o tym mówią, każdy mówi, że Sypek był najlepszy na boisku i dzisiaj, nie dość, że zwraca uwagę innych klubów przed podpisaniem kontraktu, gdzie to się może nam wysypać, to jeszcze dodatkowo prawdopodobnie zwiększa cenę takiego zawodnika, bo potem na przykład Zagłębie Lubin zaczyna wołać większe pieniądze. Choćby taki prosty przykład. Jest kilka oczywiście takich, mówię, oprócz tego, że ułatwiamy przeciwnikowi. Natomiast tu, jeśli chodzi o, myślę, że o Kubę Sypka, to później dla każdego to jest, a to jest tylko mecz, a to jest tak, że nagle okazuje się, że jest duże zamieszanie wokół zawodnika i tracimy taki transfer, albo trzeba będzie za niego zapłacić o 50 tysięcy więcej, bo okaże się, że jednak klub powie, skoro wam tak zależy, że on strzelił 3 bramki, a widzimy, że on świetnie się prezentował, wszyscy o tym piszą, to może jednak w negocjacjach, no nie pomaga to w negocjacjach, mogę panu powiedzieć. To jest takie nasze polskie piekiełko, no bo wszystkie, w większości zagraniczne kluby właśnie wyjeżdżają na turnę i tak dalej, a jednak polskie piekiełko ma to do siebie, co pan właśnie trener powiedział. Tak, ale żyjemy w Polsce, my nie jesteśmy za granicą, żyjemy w Polsce oczywiście. I mówię panu uczciwie, jak jest. No, nie, no pewno. Tu akurat mówię, chodziło o ostatni mecz, bardziej przede wszystkim chodziło nie o to nawet, bo nie oszukujmy się, Pogoń będzie wiedziała, w jakim ustawieniu graliśmy, kto grał w pierwszym składzie, bo nie musi być nawet materiał wideo. Ktoś do kogoś zadzwoni, tylko ktoś musi poświęcić ileś tej energii, żeby się... Dokładnie, ale to czy Rzeszów udostępni wideo, czy nie, to już jest ich sprawa. Natomiast tu chodzi, mówię, bardziej o to, że jeśli my mieliśmy Kubę testowanego i nagle okazałoby się, że on strzela 3 bramki w meczu, a zagrał, akurat w tym meczu zagrał bardzo dobrze, był jednym z najlepszych na boisku, strzelił bramkę, ale praktycznie nikt o tym nie pisał, nikt o tym nie mówił. Być może to nam trochę ułatwiło, że dzisiaj Kuba Sypek nie kosztował kwoty X, tylko by to była kwota powiększona o 50 czy 100 tysięcy i dlatego, że bardzo dobrze zagrał, zależy wam na pewno zdecydowanie bardziej. Mówię, na pewno mogło się by się coś takiego pojawić i utrudnić nam negocjacje, dlatego fajnie. To nie jest takie nasze tylko widzimisię, tylko nie, fajnie, dziękuję rzeczywiście. Za odpowiedzi to jest... Realna ocena i mówię, to później ktoś jak z boku patrzy, nie widzi tego, bo oczywiście my jesteśmy w środku, a później, no niestety, tak to się odbywa. Okej, to mam ostatnie drugie pytanie też do trenera właściwie. Jeżeli chodzi o napastników, jak trener to odczuwa wewnątrz siebie? No, Mattia Montini pokładaliśmy nadzieję już nawet w rundzie wiosennej, niestety kontuzja. Mamy teraz Sancheza, oczywiście Bartek Pawłowski może wejść też na szpicę, ale czy jest trener zadowolony z tego stanu rzeczy, jaki ma? Czy jeszcze coś będziemy próbować? Czy jest trener, inaczej, może wprost, czy jest trener pewny tego duetu napastników i jest przygotowany na to, że ten duet da nam liczbę goli? No w tym momencie jest to trio, czyli Mattia Montini, czyli Jordi Sanchez i też Bartek Pawłowski, który w okresie tym kontrolnym występował i na pozycji skrzydłowego, i na pozycji napastnika. Przepraszam, bo coś tutaj, problemy jakieś techniczne i... O, już jestem i to mamy tą trójkę w tym momencie i ta trójka będzie rywalizować ze sobą o miejsce w składzie. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższych meczach. Myślę, że tutaj już kiedyś powiedziałem, że na pewno, chyba jak przychodziłem nawet do Widzewa rok temu i pół roku temu i przykłady też jakby pokazują, że tutaj jako ludzie pracujący w klubie mamy otwartą głowę i to nie jest tak, że my już dzisiaj się zamykamy i mówimy nie na 100% nie, bo też jesteśmy świadomi, że czasem na rynku pojawia się ktoś naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, tak jak to miało miejsce
w stosunku do Bartka Pawłowskiego jeszcze zimą, czy Ernesta Terypiłowskiego, czy Patryka Lipskiego, więc też nie zamknęliśmy się i powiedzieliśmy, nie, okej, dobra, my mamy już wystarczającą kadrę. Wiedzieliśmy, że kadra jest solidna, natomiast jeśli pojawiły się osoby już, które moglibyśmy zimą zatrudnić i żeby ci zawodnicy nam pomogli, to mieliśmy otwartą głowę i sięgnęliśmy po tych zawodników i myślę, że tak samo będzie teraz. No okienko trochę trwa i jeszcze pewne rzeczy mogą się wydarzyć, ale no na tą chwilę mamy tą trójkę zawodników, która będzie rywalizować. Super, dziękuję ślicznie za odpowiedź i na koniec pozdrawiam i Patryka, i trenera. Okay. Ja bardzo dziękuję w imieniu swoim i drużyny, no i też za te słowa, bo chyba pan zaczął tak, że widzę w doboju tak. I tak dalej, także... Tak, ale mówię, także... i spokojnego utrzymania, a miejmy nadzieję, widzimy się w europejskich okay. pucharach. No ja czegoś takiego nie uznaję, jak spokojne utrzymanie. No na utrzymanie trzeba ciężko pracować, na każdy punkt trzeba ciężko pracować. Więc oczywiście, jak będzie, to teoretycznie się mówi spokojne utrzymanie, czyli zagwarantowanie sobie miejsca wcześniej jak najbardziej, natomiast no, naszym celem jest granie w każdym meczu o zwycięstwo i o punkty powiedziałem tylko to, co wczoraj tam prezesi mówili, że najważniejsze jest utrzymanie, a co będzie dalej, to będzie, dlatego też powiedziałem, że oby do europejskich pucharów. Do widzewa, pozdrawiam. Oby, wszystkich. Do widzewa. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, jeszcze troszkę czasu nam pozostało na to, byście włączyli się do dyskusji. 42-288-68-68. Trenerze, mówiliśmy tutaj o bloku obronnym. Nieprzypadkowo chyba ta budowa drużyny na ekstraklasę zaczęła się właśnie od linii defensywnej. Bo jeśli chodzi o bramkarzy, no to zdaje się, że mieliśmy tutaj pewien komfort, bo jest cały czas Kuba Wrąbel, o którym pamiętamy, który wraca do zdrowia. Jest Henryk Rawas, który no, dał bardzo wiele tej drużynie w rundzie wiosennej. No i jest także Litwinienko, który podpisał kontrakt z Widzewem i potrafi być ważnym punktem, pokazał to w meczach sparingowych. Znaczy, można to tak odebrać, że drużyna zaczyna się budować od tyłów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasowo akurat wyszło. Natomiast akurat czasowo tak wyszło, że jednak największe ubytki i największe braki mieliśmy, jeśli chodzi o nawet personalia w linii obrony i dlatego też wygląda to tak, że drużyna buduje się od obrony, a przede wszystkim chodziło o to, że musieliśmy tutaj tych trzech zawodników pozyskać, żeby mieć tą piątkę zawodników, którzy mogą grać na pozycji środkowego obrońcy. Jest jeszcze tak naprawdę Paweł Zieliński, który też może grać na tej pozycji, co pokazał też w rundzie ostatniej. Dlatego tutaj mamy już teraz tą większą grupę zawodników i mamy tutaj to bezpieczeństwo, że ci ludzie są i teraz mogą na zdrowych zasadach rywalizować ze sobą. Do drugiej linii za chwilę przejdziemy, bo akurat też to tak następowało. Tymczasem mamy kolejny telefon. Halo? Witam panowie, z tej strony Mateusz Mordon. Mam pytanie do Patryka Stępińskiego. Grałeś z Widzewem w Ekstraklasie. Wracasz teraz po tylu latach z Widzewem do Ekstraklasy. Pierwszy mecz tuż. Towarzyszą ci dodatkowe emocje związane z tym? Słyszałeś, Patryk? Pytanie? Pytanie od Mateusza. Grałeś z Widzewem w Ekstraklasie przed 8 laty, teraz kilka dni pozostało do tego naszego powrotu, wymarzonego meczu z Pogonią Szczecin. Czy towarzyszą ci w związku z tym jakieś dodatkowe emocje? No na pewno, jeżeli tutaj chodzi o Widzew, no to gdzieś tutaj się wychowywałem w Łodzi, gdzieś to był pierwszy klub, któremu zaczynałem kibicować. Później gdzieś takie marzenie się udało spełnić, że w tym Widzewie zadebiutowałem w Ekstraklasie. Akurat ten sezon nie był udany dla całego klubu, co też dodatkowo mnie, młodego chłopaka, wtedy dotknęło, bo gdzieś można powiedzieć, że moja przygoda z seniorską piłką zaczęła się od spadku z klubem, któremu zawsze kibicowałem. Później ta droga gdzieś też była, żeby do tej Ekstraklasy wrócić przez Wisłę Płock. W Płocku też byłem długi okres czasu, no i teraz udało się, można powiedzieć, tutaj z Widzewem powrócić do tej Ekstraklasy, także to na pewno jest takie coś, że najlepiej się tutaj czułem do tej pory w Łodzi, gdzieś i poprzednio jak byłem i teraz po tym powrocie, no bo gdzieś tutaj to jest takie, można powiedzieć, że moje miejsce i w Płocku też przez te 5,5 roku miałem bardzo dobre momenty, ale tak naprawdę gdzieś teraz po powrocie do Widzewa gdzieś czułem się gdzieś najlepiej. No to jak się czujesz na te kilka dni przed pierwszym gwizdkiem w Szczecinie?
No na pewno im bliżej meczu, dzisiaj mamy wtorek, im bliżej meczu, im bliżej niedzieli, gdzieś te emocje będą coraz większe. I tutaj w zespole, i jeżeli chodzi tutaj o moją osobę, no ale też może to będzie taki banał znowu, ale już w niedzielę wyjdziemy na to boisko, to gdzieś będziemy musieli nad tymi emocjami jak najszybciej zapanować. Wiadomo, Ekstraklasa to jest przede wszystkim otoczka taka bardzo duża i po prostu będziemy musieli kontynuować gdzieś to, co gdzieś graliśmy w pierwszej lidze. Na pewno jeżeli chodzi tutaj o nasz stadion, to jest duży bagaż doświadczeń, że przed taką publicznością już gramy od dłuższego czasu i można powiedzieć, że gdzie nie pojedziemy, to nie będzie takiej sytuacji, że powinniśmy gdzieś się tego obawiać, także to jest na pewno duży dla nas handicap, że mówię, że cały poprzedni sezon gdzieś tutaj na swoim stadionie już tę Ekstraklasę, można powiedzieć, że mieliśmy, jeżeli chodzi o całą tą otoczkę. No to kolejny telefon. Halo? Witam. Witamy. Orangutan z tej strony z forum. Ja mam takie pytanie, bo ja byłem kiedyś takim mniejszym sceptykiem, byłem bardziej sceptykiem, jeżeli chodzi o pana trenera. Ale tutaj wielki szacunek dla pana za wprowadzenie Widzewa do Ekstraklasy i ja mam takie pytanie, jak bardzo już pan trener jest nasz widzewski? Czy pan już trener czuje to, że jest pan częścią tej widzewskiej rodziny, ale niekoniecznie jako sztab, jako członek sztabu, tylko właśnie jako ktoś wewnętrzny, taki swój po prostu. Czy pan już to czuje? I taka druga sugestia, czy mógłby pan na przykład złożyć takie publiczne oświadczenie, że nieważne co się stanie, w dwóch klubach pan nie będzie trenował. Czy jest taka szansa? Czy widzę, był zawsze taką kuźnią trenerów i zawodników. Mieliśmy wielkich trenerów, oni czasami trenowali też te kluby niekoniecznie lubiące nas, ale właśnie czy byłby pan w stanie powiedzieć, że już pan jest na tyle widzewiakiem, że na przykład nie poprowadziłby pan klubu Zamiedzy, ewentualnie klubu z Łazienkowskiej? A to myślałem, że ten drugi klub to może będzie pan myślał o Resowi, bo pracowałem w Stali Rzeszów, więc myślę, pan, że kibice... Resowia to nie ta liga. No tak, ale mimo wszystko jednak klub. Czy jestem... myślę, że ja już przesiąkłem Widzewem i jestem, nie tylko ja, ale myślę, że też i moja rodzina, bo i mój syn, i moja żona też również. No Widzew jest takim klubem, który jest magiczny, który wciąga i mnie to wciągnęło już od pierwszego dnia. Zresztą ja jakiś czas temu też no gdzieś nawet w takich rozmowach, jak czasami znajomi właśnie teraz, którzy kibicują Widzewowi, mówili, że chętnie by mnie widzieli tutaj, ja też wtedy już w tych rozmowach mówiłem, że pięknie by było, żeby właśnie przyjść do Widzewa, ale nie do ekstraklasowego Widzewa, tylko do pierwszoligowego i zrobić awans, żeby zapisać się na kartach historii. Dlatego myślę, że w każdym tym momencie, o którym pan mówił, przesiąknąłem tym klimatem tutaj, tym co się dzieje nie tylko na trybunach, ale w ogóle jaka jest otoczka wokół klubu i ja akurat no, żyję tym i chłonę to całym sobą i cieszę się każdą chwilą Widzewie i tym, że jestem tutaj w tym klubie. Ja panu przede wszystkim życzę za to, co zobaczyłem po meczu derbowym, żeby został pan naszym Sir Alexem Fergusonem, czyli prowadził nas do zwycięstwa. I naprawdę wielki szacunek za wprowadzenie Widzewa. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami jak najdłużej i ma pan we mnie już swojego zwolennika. Ja bardzo, bardzo szanuję pana za to, co pan zrobił, że wprowadził pan ten klub i jest pan człowiekiem, który właśnie widać na filmach i na relacji, że jednak pan stał się częścią tej widzewskiej rodziny i szacunek wielki dla pana. Tak, ale ja nie będę tego ukrywał i mówił, że jest inaczej. Oczywiście, że no, praca tutaj sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. To jest moja praca. Ja wiadomo, mogę to odpowiedzieć, że praca połączona z pasją, ale też bycie w tym klubie, w Widzewie, no to w momencie, kiedy obejmowałem, bo
muszę przypomnieć, że ja mogłem zostać w Polkowicach, miałem ważny kontrakt i tak jak mówię, tu nie była motywacja, jeśli chodzi o pieniądze, tylko chodziło właśnie o Widzew, o to, że chcę pracować w Widzewie, dlatego po roku czasu mogę to powtórzyć jeszcze raz, że no, myślę, że to serce jest tutaj czerwone i na pewno uwielbiam pracę tutaj w Widzewie. A jak z deklaracją zadeklaruje pan, że nigdy w tych dwóch klubach nie zasiądzie na ławce trenerskiej po tej stronie? Czy nie widzę, jest to jeszcze możliwe? Widzę, że tutaj prosi pan o deklarację, natomiast... Na ten moment jeszcze nie bardzo. Wie pan, ja się cieszę każdą chwilą w Widzewie i chciałbym pracować tutaj jak najdłużej. Myślę, że z tym Alexem Fergusonem to niestety w polskich realiach jest mało prawdopodobne i żeby ktoś tyle lat pracował, natomiast chciałbym pracować oczywiście w Widzewie kilka lat przynajmniej i zbudować coś trwałego i po to, żeby Widzew w końcu wrócił na swoje miejsce, ale tak jak wszyscy wiemy, do tego potrzeba dużo, dużo jeszcze pracy i trochę czasu, żeby tak się stało, żeby Widzew był tym zespołem w Ekstraklasie, który będzie w tej Ekstraklasie znaczył coś i nie tylko podczas jednego meczu czy jednego sezonu, tylko w dłuższej perspektywie. Dziękuję panu bardzo. Ja mam jeszcze takie szybkie pytanie do Patryka. Patryk, jak to będzie zagrać się tobą w FIFA po raz kolejny po tylu latach? Nie słyszałeś, Patryk, pytania. Patryk, jak to będzie zagrać z tobą w FIFA po tylu latach? No tak, bo przy okazji zupełnie. Oczywiście wracamy do PKO BP Ekstraklasy ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z tym, że Widzew znów jest w FIFA. To prawda. No na pewno gdzieś jak byłem młodszy, no to częściej miałem okazję gdzieś w tą FIFA grać. Na pewno ciekawostką będzie, czy te umiejętności się zwiększyły według osób tworzących, czy się pomniejszyły. Na pewno jest inna pozycja. Także na pewno u kogoś, jakiegoś kolegi czy od znajomego dostanę informacje, ponieważ ja aktualnie tak już w FIFA można powiedzieć, że gdzieś przestałem grać, też jest gdzieś rodzina i jest masa dodatkowych obowiązków, ale na pewno gdzieś zagram swoją postacią, jeżeli będzie taka możliwość. Ja dziękuję bardzo w takim razie i tylko zwycięstwo, idziemy po 3 punkty w Szczecinie. Tego i trenerowi, i Patrykowi, Marcin, tobie życzę i nam kibicom, bo myślę, że czekaliśmy na to tyle lat i musimy w końcu pokazać się w Ekstraklasie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No tak, oczywiście no po to jest sport, żeby stawiać sobie cele, po to się wychodzi na boisko, żeby grać, zdobywać bramki i wygrywać, no oczywista rzecz i byłoby pięknie zacząć, wiemy jak trudne zadanie nas czeka, no ale trzeba sobie zadania po prostu stawiać, no i tyle, to jest sport. Trenerze, ale wracając teraz do tych naszych formacji, tych zmian, które w nich następowały, no to teraz ta druga linia, od której tak wiele zależy i tutaj bym absolutnie nie zapominał o tym, że przedłużony został kontrakt z Dominikiem Kunem. Czekaliśmy na to długo, w końcu to nastąpiło, jak ważny jest to zawodnik dla drużyny, o tym doskonale wiemy. Doszedł do nas Albańczyk, reprezentant swojego kraju, Julian Szechu. No i skończyła się długa saga z Julkiem Letniowskim. Jak się okazało, wygraliśmy tę partię pokera. Jeśli tak, to można oczywiście porównać. No definitywnie po prostu Julek zostaje w Widzewie na najbliższe 2 lata z możliwością być może przedłużenia tej umowy. Tak wyglądają na ten moment te ruchy w naszej drugiej linii. Zdaniem trenera, jak ona w tej chwili się prezentuje, czy to jest ta druga linia, jaką chce trener mieć na ten moment? Ona dobrze wygląda, daje pewność, daje możliwość różnych rozwiązań. No to jest właśnie to, co powiedziałeś na końcu, że daje też możliwość różnych rozwiązań, czyli ustawień i tego, że mamy zawodników, którzy mogą grać na jednej, dwóch pozycji, bo Julek Letniowski gra w środku, ale również też może grać w tym ustawieniu w bocznym sektorze, tak jak to miało miejsce w meczu z Podbeskidziem. Tak samo Dominik Kun, który jest też zawodnikiem, który może grać i na lewym wahadle, i na skrzydle, i może grać w środku. No pamiętam oczywiście o Patryku Lipskim i Marku Hanousku jeszcze. Tak, tak. To są też zawodnicy, którzy mogą grać i obok siebie, i jeden może zastąpić drugiego, bo
bo w naszym modelu też no, jest powiedzmy delikatnie, no, może nie delikatnie, ale jest ten podział bardziej na zawodnika, który jest tym bardziej zawodnikiem, który rozgrywa z głębi pola, ale jest ten zawodnik, który jest bardziej lotny, który gdzieś zajmuje pozycję wyżej i też kreuje tą grę, jeśli chodzi o te działania już stricte w tej fazie wysokiej, w tej strefie wysokiej. Dlatego mamy tych zawodników, którzy potrafią grać i umieją grać właśnie na tych pozycjach dwóch, czasem nawet trzech i to też nam stwarza większe pole manewru. Oczywiście o dwóch zawodników trudno, żebym nie zapytał dodatkowo. Julek Letniowski dołączył do nas później, no w związku z tym, że rzeczywiście te rozmowy troszkę trwały, zanim jednak doszło do definitywnego transferu tego zawodnika, nie brał udziału w tym pierwszym okresie przygotowań. Podobnie jak z zupełnie innej przyczyny Marek Hanousek, no, który wiadomo, że zmagał się z kontuzją. Jak w tej chwili wygląda dyspozycja tych obu zawodników, taka już czysto piłkarska? No zdecydowanie lepiej niż na początku, z tym, że no, Julek nawet jeśli nie występował, no to do momentu, kiedy zaczęliśmy treningi, no to on był w reżimie treningowym, wiadomo, nie z drużyną, tylko bardziej w indywidualnym, ale też miał spore obciążenia. Marek pomimo urazu, oczywiście on miał trochę tą przerwę dłuższą, natomiast nawet później z tym urazem on też trenował i też pewne rzeczy już wykonywał, ale Marek myślę, że tutaj rozegrał też cały zeszły sezon, więc wrócić mu do optymalnej dyspozycji na pewno będzie dużo szybciej. Ile czasu mniej więcej, jeśli możemy tak... Wiem, że dzisiaj ciężko powiedzieć, natomiast myślę, że Marek jest bliski tego, żeby być w dobrej, optymalnej formie już w najbliższych, nie wiem, może dwóch, trzech tygodniach, więc jest blisko. Julek na pewno miał tą przerwę trochę dłuższą, ale myślę, że to jest bardziej związane z tą wcześniejszą przerwą między październikiem a kwietniem, więc tamta przerwa więcej zostawiła i teraz jeszcze chwilkę pewnie będzie potrzebował, żeby złapać te najwyższe loty. No i mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo. Tak, słyszymy się. No witam serdecznie, Maciek się kłania tutaj z Kutna. Witamy, Maćku. Pytanie do trenera. Wyjściowa jedenastka na Pogoń. Już coś jest w planach? No oczywiście, że myślę, że tych spora liczba już, jeśli chodzi o tą pierwszą jedenastkę, jest w naszych głowach i po to był ten okres przygotowawczy, żeby ta jedenastka się wyklarowała, więc tutaj nie będziemy dzisiaj mówić, że każdy ma równe szanse, że wszyscy mogą wyjść w Szczecinie. Nie, no, jest przynajmniej 8 zawodników, 7-8 zawodników, którzy najprawdopodobniej się pojawią, natomiast różnice między niektórymi zawodnikami są tak minimalne, że będzie decydowała też forma i to, w jaki sposób będziemy chcieli zagrać z Pogonią. Nawet te ostatnie dni, jeden, dwa dni, w których będziemy się zastanawiać, który z zawodników będzie lepszy. Tak jak prosty przykład, no, Karol Danielak i Paweł Zieliński, obaj są na bardzo wyrównanym poziomie i dzisiaj też mogę uczciwie powiedzieć, że nie wiemy, no, jest pół na pół i będą jakieś szczegóły decydować, czy jeden wyjdzie, a może jeden zmieni drugiego, więc tak samo w środku pola mamy sporą rywalizację, bo jest i Marek Hanuszek, który już naprawdę wraca do niezłej dyspozycji, jest Patryk Lipski, jest Julian Szechu, jest Dominik Kun, więc też tutaj mamy możliwości i też zobaczymy, kto z nich wyjdzie, kto już będzie gotowy, a kto nie będzie gotowy. Tak samo na skrzydłach, tak samo no powiedzmy, niektóre pozycje są już zdecydowanie bardziej pewne, ale pamiętajmy, że mecz pierwszy z Pogonią to jest tylko mecz pierwszy z Pogonią, a później za chwilę mamy mecz z Jagiellonią, później kolejne mecze i myślę, że w przekroju tej rundy będzie się to też zmieniało w zależności od formy zawodników. No i jeszcze, jak współpraca dwóch Julków? Bo no, mamy albańskiego Julka i mamy naszego polskiego Julka. No czasem od razu się powiem, że jak krzyczymy Julian, to się obaj spoglądają, więc musimy przeciągnąć, bo Julian jest przez J, a drugi jest przez I, więc nasz polski przez I, więc jak przeciągniemy Julian, to wtedy wiemy, że chodzi o Szechu. Czasem musimy po prostu po nazwisku, więc bardziej tylko dlatego, żeby odróżnić zawodników i żeby wiedzieli, do kogo się zwracamy. No tak. No przy okazji, już jak będąc tutaj na linii,
Gratuluję awansu oczywiście. W sumie już nie pierwszy raz gratuluję trenerowi awansu, bo już gratulowałem podczas w sumie tej fety na stadionie, jak kibice wbiegli na Urawę, akurat udało mi się nawet z trenerem zdjęcie zrobić. Bardzo miło. No, także... Bardzo dziękuję za gratulacje, natomiast no, ja już mogę powiedzieć, że ja z tyłu przypomina mi jeszcze o tym, o ta flaga, o powrocie do elity, natomiast no, nasze myśli są skupione tylko i wyłącznie na Ekstraklasie i na tym, żeby teraz w tych nowych realiach tutaj dobrze funkcjonować, natomiast no, tamto jest pięknym wspomnieniem, ale dzisiaj już tym nie żyjemy, tylko żyjemy tym, że mamy przed sobą nowe wyzwanie. Dokładnie tak. Dlatego idziemy na całość i walczymy do końca, jak to nasz liderski charakter. Dokładnie. Pokazuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Do wieczoru i do widzewa. Dziękujemy. Do widzewa. Do widzewa. To tyle Maciek z Kutna. No dobrze. Skoro jesteśmy dalej przy naszej drużynie, już właściwie powiedziałeś o tym, że jedenastka gdzieś tam w głowie powoli się kształtuje i świta. Jeden z naszych telewidzów pytał o to oczywiście, czyli napastnicy. Doszedł jeden nowy zawodnik, Sanchez, pozostał Mattia Montini, pozostał oczywiście Bartłomiej Pawłowski, który jest no, na tyle wszechstronny, że to akurat ta szpica to nie musi być jego jedyny wybór. Odszedł na wypożyczenie do Odry Opole Bartek Guzdek. Jak ta formacja w Twojej ocenie wygląda? Oczywiście mówiliśmy o tym wcześniej, że to nie musi być koniec ruchów, może jeszcze ktoś tutaj dołączyć pod tym względem. No jeśli chodzi zawodników o ofensywnych. Nawiążę najpierw do Bartka Guzdka, z tego względu, że dołączył do nas Jordi, mamy jeszcze dwójkę, która będzie rywalizować. Szans na grę dla Bartka byłoby naprawdę bardzo mało i nie ma co się oszukiwać, że w młodym wieku zawodnik musi przede wszystkim grać. Bartek ma możliwości w Odrze, żeby grać regularnie i żeby ten poziom pierwszoligowy, że tak powiem, zdobyć, strzelając bramki, grając regularnie i pokazując się na poziomie szczebel niżej. Mamy tutaj prosty przykład Szymczaka, który grał na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice dzisiaj. Nie wiem jak dzisiaj, bo nie śledzę tego meczu, ale występował w pierwszym meczu, wszedł z Karabachem i ostatnie minuty spędził na boisku, więc no, droga dla takich młodych zawodników jak właśnie Bartek Guzdek też czasem wjedzie przez niższe ligi po to, żeby złapali pewności, żeby zbudowali też swoją pozycję polskiej piłce i wrócili do nas mocniejsi, silniejsi, bogatsi o nowe doświadczenia i potem, żeby mogli rzeczywiście podjąć lepszą i taką mocniejszą rywalizację na swojej pozycji. Dzisiaj to byłoby to no, trudne, żeby Bartek wygrał tą rywalizację i występował, a nam zależało, żeby miał jak najwięcej minut. Jeśli chodzi o resztę, mamy tą trójkę zawodników, która będzie ze sobą rywalizować. No, w trudniejszej sytuacji jest Jordi, który dołączył do nas raptem tydzień temu, więc on troszkę potrzebuje czasu, ale wygląda na tyle dobrze i solidnie i w tym meczu, w którym też wyszedł, też zaprezentował się z dobrej strony, że myślę, że już będziemy mogli też na niego liczyć już pewnie od pierwszego meczu. No niektórzy właśnie kibice tak podchodzą do tego troszkę sceptycznie. Jordi 39 występów, 37 w lidze i w barażach w minionym sezonie, 8 goli, 2 asysty. Czy na poziomie trzecim, poziomie hiszpańskim to dużo czy mało? Czy to może być realne wzmocnienie dla Widzewa? No, chyba było 9 bramek wydaje mi się, ale może się mylę. Takie opinie, czy to jest rzeczywiście realne wzmocnienie naszej siły ataku? No to się okaże oczywiście. Ale pozyskując go, tak, ale my pozyskując zawodnika, chcieliśmy zawodnika przede wszystkim, który będzie szybki, który będzie dobrze atakował przestrzenie za plecami obrońców, który też będzie inicjował pressingi, bo wiemy, że też jesteśmy zespołem, który też chce zakładać pressingi, też chcieliśmy zawodnika, który będzie to robił. Dodatkowo kilka mniejszych takich rzeczy, ale oczywiście no, to wszystko się sprowadza do tego, żeby napastnik też był skuteczny, czy wypracowywał sytuację swoim kolegom, albo samemu finalizował to, co zespół wypracuje. Dlatego takiego zawodnika szukaliśmy, też mocniejszego fizycznie, który też będzie w powietrzu dobrze funkcjonował w polu karnym, będzie wygrywał pozycję w polu karnym. Jordi ma te cechy. Liczby jego na razie tego nie pokazują, natomiast to, że atakuje właśnie przestrzeń, to, że gdzieś tam w polu karnym się odnajduje, to, że nawet ta bramka w meczu
gdzie grali ten baraż, tak, czy ten, o promocję do La Liga 2, też strzelił bramkę głową, piękną bramkę, więc wierzymy, że to będzie realne wzmocnienie. No dobrze, to przejdźmy teraz jeszcze na zakończenie takich przedsezonowych podsumowań do tych naszych młodzieżowców. No wiadomo, że tu się przepisy zmieniły, to już są inne zasady, aniżeli w pierwszej lidze, jak oceniasz tę siłę widzewskiej młodzieży, tych zawodników, których będziesz miał do dyspozycji, patrząc tylko i wyłącznie na wiek. Ja tutaj abstrahuję od ich umiejętności, bo być może jeden z nich wywalczy sobie miejsce nie dlatego tylko, że ma ciut mniej lat niż Patryk na przykład, tylko dlatego, że no, piłkarsko będzie się bardzo fajnie prezentował. No taki prosty przykład z ostatniej rundy, kiedy przyszedł do nas Ernest Terpiłowski i był taki moment, kiedy on naprawdę złapał wiatr w żagle i grał naprawdę bardzo dobrze. I grał nie dlatego, że był młodzieżowcem, tylko dlatego, że po prostu był w danym momencie w lepszej formie i lepszym zawodnikiem niż ci, którzy byli w kadrze. Więc to jest zwycięstwo takiego młodzieżowca i też jak, nasze jako klubu. A przy okazji taki zawodnik nie dość, że dobrze gra, to jeszcze wypełnia to miejsce tego młodzieżowca. Teraz oczywiście przepisy uległy zmianie i teoretycznie nie trzeba wystawiać młodzieżowca w pierwszym składzie albo w ogóle nawet przez pierwsze 3-4 kolejki można z tych zawodników nie korzystać. Tak. Natomiast no wierzę, że nasi młodzi zawodnicy podniosą na tyle rywalizację, czy teraz Kuba Sypek, który podniesie rywalizację, ale też, że będą na równych zasadach rywalizować również z zawodnikami bardziej doświadczonymi i będą walczyć o swoje minuty i o swoje miejsce na boisku. Moi drodzy, przypominam jeszcze ostatnie chwile na to, by do nas zadzwonić. 42 288 68 68. A ja zapytam Was obu, i trenera, i Patryka, o te sparingi, o ten okres przygotowawczy. Oczywiście wiem, że już to omawialiśmy, no ale teraz tuż przed meczem z Pogonią, no wiadomo, że wracamy myślami do tego, no bo dla kibiców zawsze to działa na wyobraźnię. Rozpoczęło się bardzo fajnie wynikowo, bo kiedy gra się na stadionie Mistrza Polski z najlepszym aktualnie polskim klubem, wygrywa się 2-1, no to cieszy, bez względu na to, czy to jest mecz kontrolny, czy inny, jak zwał, tak zwał, jest wygrana. Bardzo fajna rzecz, Patryk, podejrzewam, że no chyba podobnie do tego podchodziłeś. No na pewno, jeżeli chodzi tutaj o mnie jako osobę i też na pewno o chłopaków z szatni. Czasami jeżeli gra się w ping-ponga, czy gra się, nie wiem, obojętnie w cokolwiek, zawsze każdy chce wygrywać i podobnie jest gdzieś z meczami sparingowymi. Oczywiście, no, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przegra wszystkie mecze sparingowe i nagle w lidze pierwszych pięć kolejek wszystko wygrywa, ale oczywiście to są pojedyncze przypadki, zazwyczaj gdzieś, jeżeli coś funkcjonuje w meczach sparingowych, to dużo większe prawdopodobieństwo będzie, że zacznie to funkcjonować od samego początku w lidze i gdzieś tutaj te mecze sparingowe, wiadomo, nie ma też tej otoczki całej, tylu kibiców, gdzieś można czasami spróbować jakichś bardziej ryzykownych rozwiązań, no bo wiadomo, że gdzieś nie traci się punktów w tych sparingach, ale tak samo jest 20 kilku zawodników w kadrze i już mecze sparingowe, od tego się zaczyna rywalizacja, tutaj można sobie wywalczyć to miejsce w składzie, także my tutaj jako cały zespół na pewno bardzo poważnie podchodziliśmy tutaj do tych spotkań sparingowych, wiadomo, że też każdy zespół trenuje jedni w pierwszym okresie troszeczkę mocniej, drudzy przez cały okres, także tutaj też te gdzieś obciążenia się rozkładają, ale tak jak powiedziałem, tutaj my do każdego sparingu podchodziliśmy po to, żeby wygrywać i po to, żeby gdzieś już budować te pozytywne nastroje i pozytywne emocje przed pierwszą kolejką. Moi drodzy, mamy telefon. Halo? Halo? No niestety nie słyszę nikogo po drugiej stronie. No próbujcie, bo to jeszcze naprawdę ostatnie chwile. 42 288 68 68. Robotniczy talk show, dzisiaj piłkarski, z trenerem Januszem Niedźwiedziem i Patrykiem Stępińskim. Trenerze, powiedzieliśmy o tym pierwszym meczu z Lechem, zaczęliśmy sparingi od wygranej, skończyliśmy też fajnym akcentem wygraną z Beniaminkiem pierwszej ligi, doskonale znaną Tobie Stalą Rzeszów. 6-2, no ten wynik na pewno jakiś tam
wyobraźnię pobudził, no bo no też nawet w sparingach nie zawsze strzela się tyle bramek, zwłaszcza, że o Stali słyszeliśmy i widzieliśmy wiele dobrego, bo ona nieprzypadkowo zapewniła sobie ten awans do pierwszej ligi, zrobiła to w bardzo dobrym stylu. Słyszymy zresztą poza tym zewsząd, że rzeczywiście w Rzeszowie w Stali powstaje coś ciekawego, jakiś ciekawy projekt, to może być ciekawy klub, który w tej pierwszej lidze no będzie coś znaczył. Więc no na pewno sympatyczny bodziec przed pierwszym meczem ligowym, a od strony czysto tak szkoleniowej, jakbyśmy sobie mogli to podsumować. W tym meczu jakby no 2 razy 45 minut, czyli w tych 90 minutach potem, jak się okazało, było 3-1, jeszcze. tak, ale to i my chcieliśmy, i Stal Rzeszów chciała, więc tutaj bardzo szybko doszliśmy do wspólnego zdania, że chcemy zagrać ze sobą więcej i tak, żeby każdy z zawodników mógł zagrać, tak jak robiliśmy zmianę, nie wiem, w 75 minucie, to każdy z zawodników mógł zagrać te 45 minut, czyli 15 minut w tym pierwszym okresie i później jeszcze 30 minut tego kolejnego okresu. Na pewno bardzo pożyteczny mecz kontrolny z zespołem, który po pierwsze no, grał najlepiej w drugiej lidze i awansował zasłużenie do Fortuna pierwszej ligi. Ten projekt już parę ładnych lat temu się zaczął i on jest cały czas kontynuowany i teraz też gratuluję Stali, że awansowali o szczebel wyżej. Mnie się to z tym zespołem zdarzyło 4 lata temu, najpierw o szczebel z trzeciej ligi do drugiej, teraz z drugiej ligi do pierwszej. Myślę, że to też nie jest jeszcze ostatnie słowo tego klubu. Natomiast na pewno to był wymagający przeciwnik i też takiego chcieliśmy, który też chce dominować, czyli tak jak Pogoń Szczecin, zespół, który chce mieć piłkę, chce dominować, grać wysoko i dlatego też dobrze się stało, że akurat ten mecz zagraliśmy ze Stalą, która też preferuje w niektórych oczywiście aspektach podobne niekoniecznie może ustawienia, ale podobną wizję. Oby Wolho Żelazko okazała się tak szczęśliwe po raz kolejny w minionym sezonie po raz kolejny. Słuchajcie, ostatnie dni do meczu z Pogonią Szczecin. Dobra, mamy chyba telefon i mam nadzieję, że tym razem skuteczne połączenie. Halo? Halo, halo, słychać mnie? Tak, słychać. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, Marcin, Stare Polesie, Łódź. Mam takie pytanie, akurat 15 minut nie słuchałem, więc może się powtórzę, ale chciałem zapytać o naszego czeskiego profesora, czy wszystko tam jest w porządku, czy 100% zdrowy. I drugie pytanie mam o naszego Radzia, czy będzie nadal grał na lewym wahadle, czy być może, tak jak w niektórych sparingach, grał chyba bodajże w miejsce Ernesta Terpiłowskiego. Mm-hmm. Czy tutaj coś będziemy działać w tym temacie? No to najpierw ja zacznę od czegoś innego. Pozdrowienia dla synka, bo słyszałem tam bardzo głośny tata. Więc... Tak. Dlatego 15 minut uciekłem, bo musiałem tam, że tak powiem, obrobić. Jesteś usprawiedliwiony. Tak, jesteś usprawiedliwiony, także. To cieszę się. Tak, jeśli chodzi o Marka, to Marek jest cały czas w trakcie jakby rehabilitacji i tego, żeby pewne rzeczy, które no dolegały, przez które Marek nie mógł trenować, cały czas je poprawiać i żeby ten ból nie wrócił. Na szczęście udało nam się to opanować i Marek tutaj zrobił duże postępy i wszystko idzie w dobrą stronę. Dlatego no, już trenuje z nami regularnie, też mógł zagrać w ostatnim meczu i wszystko po tym meczu okazało się, że jest w najlepszym porządku. Kontynuował też wczoraj rehabilitację i okazało się, że też wszystko jest na dobrej drodze, tak, walka ciągle ze słuchawką. Jest na dobrej drodze, żeby już na stałe wrócił i po prostu cieszył nas swoją grą. Jeśli chodzi o Radka, to tak, rzeczywiście rozmawialiśmy z Radkiem też po tym ostatnim sezonie i mówiłem Radkowi też, że będziemy go próbować na prawym skrzydle, powiedzmy, czy na lewym skrzydle, to zależy też od sytuacji, żeby mógł tam się odnaleźć. I te pierwsze mecze tak wyglądały, też w ostatnim meczu trochę wyglądało to inaczej, natomiast Radek czy na lewym wahadle, czy tutaj na skrzydle, myślę, że poradzi sobie na jednej, na drugiej pozycji. Będziemy patrzeć oczywiście, czego wymaga drużyna, czy czego wymaga przeciwnik i na pewno dobierzemy tutaj optymalnie dla każdego zawodnika pozycję. Dziękuję tak to serdecznie i powodzenia w Szczecinie.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Przyda się. Dziękuję bardzo, Marcinie. Wracaj do opieki nad młodym widzowiakiem. A my przejdźmy do tego, co nas czeka w tym tygodniu. To będzie wbrew pozorom bardzo intensywny tydzień, dlatego że też no wynikające z tej klasy rozgrywkowej ostatnie obowiązki medialne, których jeszcze będzie jednak, jeszcze będzie sporo. Oczywiście w czwartek zapraszamy Was wszystkich od godziny 18 tutaj na Trybunę A, na prezentację drużyny Widzewa, godzina 19.10, początek tej głównej części ceremonii, więc też będziemy chcieli się podzielić energią z zespołem, podzielić energią z piłkarzami, żeby pojechali odpowiednio zmotywowani do Szczecina, do stolicy Pomorza Zachodniego, no ale najważniejsze będą jednak te treningi, w sobotę oczywiście wyjazd na mecz. Pokrótce, jak to będzie wyglądało? W sobotę? Nie, w sobotę to wiem. Nowiutki autobus, pięknie wyglądający. Fajnie się będzie jechać na taki pierwszy mecz chyba. Czym przede wszystkim? No przyjemnie, bo nie dość, że jedziemy na bardzo ciekawy, interesujący mecz i w końcu pierwszy o punkty, bo ja nie będę ukrywał tak, że jednak no mecze kontrolne służą oczywiście każdemu trenerowi do pewnej weryfikacji, sprawdzenia, testowania, układania tego składu, natomiast no, ta adrenalina, bez tej takiej prawdziwej adrenaliny, a ona tylko jest wyzwolona tak naprawdę w 100% w meczach o stawkę. No co, no ja się nie mogę doczekać oczywiście, nie wiem, Patryk niech powie za siebie. Patryk chyba miał inne plany na niedzielę, tak? Nie, takie same. Nie, to na pewno gdzieś, jeżeli chodzi tutaj o mecz o stawkę, to gdzieś to wytwarza te dodatkowe jeszcze emocje, no bo mówię, no gra kontrolna, gdzieś jest ta rywalizacja tutaj o miejsce w składzie, no ale zawsze gdzieś ma się z tyłu głowy to, że można ten błąd popełnić i będzie po prostu mniejsza gdzieś konsekwencja, a jeżeli chodzi tutaj już szczególnie o Ekstraklasę i o przeciwników, to czy to powtórki telewizyjne, kamery są na całym stadionie, gdzieś przeciwnicy też mają wysokie umiejętności, także nic się tutaj nie przejdzie, można powiedzieć, bez jakichś konsekwencji. Patryk, ale wiesz, i to samo do trenera kieruję, że oczywiście Widzów jest Beniaminkiem, ale myślę, że dla części rywali to jednak przed słowem Beniaminek to będzie słowo Widzew, więc tutaj na żadną taryfę ulgową, że ktoś tam powie, no dobra, z Beniaminkiem gramy ten czy ten mecz, już nie mówię o inauguracji, to chyba raczej pojawiać się nie będzie. Wiem, jak ogromne zainteresowanie w tej dużej części piłkarskiej Polski towarzyszy powrotowi Widzewa po latach, bo doświadczamy tego na każdym kroku, czy podczas wizyt w Ekstraklasie, czy Polskim Związku, czy w Kanale Plus, gdzie no widać zresztą w jakich porach te nasze pierwsze trzy mecze będą pokazywane, jak no, ważnym elementem jesteśmy. No a teraz tylko już wszystko w nogach, głowach i w tym, co pokażemy na boisku, by to zainteresowanie jak najdłużej utrzymać. Znaczy myślę, że Widzew sam w sobie jest taką marką i medialnym klubem, jednym z najbardziej medialnych w Polsce. Natomiast my swoją dobrą grą i dobrymi wynikami możemy tylko przyłożyć swoją rękę i cegiełkę do tego, żeby jeszcze było głośniej o Widzewie. Patryk? No na pewno. Ostatnie słowo przed meczem z Pogonią. Słowo na niedzielę. Słowo na ten krótki już tydzień. Bądź się przed telewizorami, będzie się działo. Będzie. No zwłaszcza, że nie może tak dużo pojechać kibiców naszych, no tutaj niestety ten stadion w budowie, różne inne aspekty. Szkoda, no ale potem mecz w Białymstoku, tam myślę, że też będzie bardzo interesująco, fajnie się ten początek zapowiada. U nas mecz z Lechią jeszcze na troszkę czymś innym niż tej już. Tutaj. Tak, ja tak palcem pokazuję, moi drodzy, bo w tą stronę jest szyba, a za nią boisko. Boisko, będzie boisko, bo na razie jeszcze boiska tutaj nie ma. W tej chwili już kładziona jest ta nowa nasza nawierzchnia. To jeszcze troszkę potrwa, ale prace cały czas trwają. Moi drodzy, no to tak zakończymy dzisiejszy program, bo wracacie do zajęć. Dzisiaj, ja nie będę ukrywał, trener sam powiedział, panowie, fajnie, wszystkie te obowiązki medialne, wywiady, wizyty w zakładach pracy, cudownie, ale skupmy się na meczu z Pogonią i to jest w tym momencie najważniejsze i ja to doskonale rozumiem. Ale dzisiaj wieczorem skupiliśmy się, żeby porozmawiać z kibicami, odpowiedzieć na pytania, trochę o Pogoni i oczywiście, no tak jak powiedziałem, no myślę, że wszyscy nie mogą się tego meczu doczekać, no jesteśmy głodni emocji, głodni nowego wyzwania.
I właśnie z takimi myślami dzisiaj kończymy program Robotniczy Talk Show z udziałem trenera Janusza Niedźwiedzia i Patryka Stępińskiego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Marcin Darociński. Kłaniam się i oczywiście zapraszam w czwartek na prezentację drużyny Widzewa. Piłsudskiego 138, Serce Łodzi, Trybuna A. Jeszcze bilety, z tego co wiem, są dostępne na prezentację. Wiele się będzie działo. Będzie sporo atrakcji dla dzieci. Będą fajne nagrody do wygrania. No i przede wszystkim będzie okazja naprawdę bardzo blisko spotkać się z zawodnikami. Okazję, jakiej dawno tutaj nie mieliśmy. A później już tylko co? Piątek, sobota wyjazd na mecz, a w niedzielę od 17.30 pierwszy gwizdek sędziego Pogoń Szczecin, Widzew Łódź. Fajnie to brzmi. PKO BP Ekstraklasa zaczyna się z udziałem Widzewa Łódź. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Oczywiście ten program usłyszycie także jutro w wersji audio. Ci z Was, którzy nie mieli dzisiaj okazji być z nami, zapraszam na antenie naszej radiowej, również na Spotify i oczywiście w archiwum radiowym. Audycja będzie w środę już dostępna. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.